przykładem takiego poszukiwania przyczyn starzenia się organizmu jest teoria telomerowa. Okazuje się, że nasz materiał genetyczny upakowany jest ściśle w struktury nazywane chromosomami. W momencie, kiedy komórki się dzielą, dochodzi do podziału chromosomów, do ich namnożenia i podziału. W przypadku, kiedy one się dzielą, gdyby nie posiadały jakiejkolwiek ochrony, mogłyby ulegać skróceniu i wtedy w tych komórkach powstawałyby pewne nieprawidłowości. Dzięki temu, że na końcach chromosomów znajdują się specjalne struktury chroniące materiał genetyczny upakowany w chromosomy, czyli tak zwane telomery, to chromosomy są chronione i proces podziału zachodzi prawidłowo. Telomery to tak zwane czapeczki, które znajdują się na końcach chromosomów i które je zabezpieczają. Natomiast w trakcie procesów starzenia, w trakcie podziałów komórkowych, telomery ulegają powolnemu skracaniu. Poprzez to komórka ma określoną ilość podziałów, czyli może się podzielić na przykład około, młody fibroblast skóry właściwej może podzielić się około 50 razy, po czym przechodzi w stan tak zwanej senescencji, czyli takiego uśpienia, utajenia, po czym wchodzi w stan apoptozy, czyli programowej śmierci komórki. Poprzez to, że te telomery skracają się, dochodzi po prostu do śmierci komórki na pewnym etapie, czyli możemy powiedzieć, że telomery są tak zwanym zegarem molekularnym komórki.